Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Guild of Dungeoneering. I cóż, pozwólcie tylko, że wyłączę pewne kompromitujące mnie opcje. I tak, w dzisiejszym epizodzie kontynuujemy rozgrywkę, w której to będziemy przemierzać przez wszelkie lochy podziemia i sprostać, będziemy próbować wyzwaniom właśnie gildii. I cóż, słowem wstępu powiem tyle, porzucam pomysł siostry, która będzie musiała teraz poradzić sobie z milionem podejść i tak dalej. Może kiedyś do tego wrócę, ale póki co stwierdziłem, że na prywatnym zapisie właśnie z takimi ułatwieniami sobie to zrobię, żeby zaliczyć achievementa. Póki co skupmy się dalej na przygodzie i nieumieraniu. I tak, w dzisiejszym podejściu chciałbym zająć się skompletowaniem ostrza, przynajmniej tak mi się wydaje, czyli blade'y. I czy coś poza blade'ami nam zostało? Nie! Blade'y będziemy mieli komplet broni. Mam w sumie komplet naszych kart. Więc tak, dzisiaj... Znaczy tutaj ten oto mnich. Wraz z plus 1 życia przez 2 bitwy ucieka przed Minotaurem. Dokąd nas to doprowadzi? Zobaczymy. I no, jak mówię, nie przejmujmy się póki co tym wszystkim. Ugh. Czarny rycerz mówi zabić. I coś tam mówił więcej. Pokonaj Minotaura? Ciekawe, jak to ma wyglądać. Okej, okay. Nie znam tego gościa. Ale powiedzmy sobie szczerze, póki co dajemy goblina. I po prostu idźmy zrobić co trzeba. Radząc sobie ze wszystkim. Tak. Dwie gałki, bo sprawdziłem, tak, to można tłumaczyć jako gałeczka, gałka lodów czy porcja. Więc tak, dwie gałki lodów. I jedna gałka lodów. No i zwycięstwo. I w sumie zapomniałem, że mamy to na start jedną opcję i teraz tak, tego nie używamy. Tutaj Fire więcej, a tu Swift. Też mówiąc sobie, opcje są super, bo tutaj Fire zdobywamy, a tutaj Swifta. No, wezmę Swifta, bo... Te promocje. O Chryste, dobra, już pamiętam, co jest nie tak z tym wyzwaniem. Będziemy musieli tutaj stawiać mu właśnie wrogów na drodze, żeby on go spowalniać. To będzie ciężkie wyzwanie. Ale tak, musimy sobie poradzić. A póki co... Jak się da, tak musimy walczyć. O, nie. O nie. Neurotoksyna. Będziemy musieli coś wyrzucić. Niech będzie to. Chociaż to był błąd. Przegramy, jak tak dalej pójdzie. Ale dobra. Musimy być spokojni. Musimy walczyć. Musimy działać. I na całe szczęście się udało. Idealnie. I najważniejsze, trzeba zdobyć rzeczy, które nam pomogą. Jednocześnie odpędzając Minotaura. Padaj! I tak, niestety tak to działa w tym przypadku. Chyba wolę szczerze walczyć z bandytą. Będzie to i tak ciężkie, ale tak... Bandyta lepszy od Skorpiona, więc idziemy. No i w najgorszym wypadku, jeśli będziemy musieli paść, to trudno, padniemy. Ale ja nie mogę tak łatwo po prostu się poddać. Ojo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 j
Idealne. Teraz lecimy przez to Frozen Yoga, ale okej. Okay. Uskups. Niestety. Nadal stracimy. Headblow. Nie ma znaczenia, więc niech będzie Fire Blast. Jeśli dostanę czegoś, co atakuje za 3, to wygramy, dobra. Gra jest po naszej stronie. Z tego, gdybyśmy dostali coś super. Crash i Armor, okej, okay. Arcane nie. Growth 2, nie. Crash i Armor, dobra. Problem jest taki, że nie wiem, co będziemy, wiecie, u siebie Minotaur, więc ta opcja, którą tu robię, może być totalnie nieoptymalna i nieprawidłowa. Ja. Dobrze. Iść tędy w ten sposób i liczyć na to, że jakoś się wzmocnimy. Na razie nie jest za dobrze. Okej. Okay. Dobra, gałka. W takim wypadku niestety jedno zablokowane. Już mi się to nie podoba. Okej, okay, znowu gałka. Zabierzemy kartę. Można yoga później. Jeśli byśmy mieli zginąć, najlepiej. Zablokuj wszystko, wyrzuć jedno. Fajne tylko. Powiedzmy, zaryzykuję biorąc jeszcze jedną kartę. W ten sposób.
Teraz zamrożona joga, bo już mamy niebezpiecznie mało życia. Drain. Nie no, dwie gałki. Dwie gałki muszą sobie poradzić. I dwie gałki mi dały wygraną. To jest tak, przedmioty super, tylko stracimy naszą wspaniałą moc, co ja nie chcę tego robić. Bo to jest w sumie coś, co definiuje mnichów, więc no. Mówisz, że lada moment już będzie za późno, będziemy musieli po prostu się męczyć z Minotaurem. Totalne rozdanie, więc tylko dobierzemy kartę kosztem tego, że trzymujemy obrażenia. Teraz tak, gałka, potem dwie gałki. Chyba, że mam coś lepszego, ale nie widzę. Więc niech będą dwie gałki. Tak, dwa obrażenia, więc nadal nieźle. Wściekłość. Akurat idealna kontra na wściekłość. I dzięki temu może wygramy? Tak, wygraliśmy. Więc dobra. Red Mail zabiera nam tamto, ale blokuj wszystko, dobierz kartę. Dobra opcja, szczerze. No i jeden więcej życia. Zamiast za ten Swift wydaje się to być bezpieczniejsze, jeśli mam pokonać Minotaura. Toż mógł niby dalej uciekać, ale... Nie ukrywajmy, jeśli nie chcę nic brać do rąk, to lepszych sprzętów raczej nie dostaniemy, więc... Trzy obrażenia i minus jedno dla siebie. DK. Ale zacznijmy od... Fire Blasta. Miejmy nadzieję, że to wystarczy, żeby go pokonać. Strike po prostu, to gałka. Ej. Chyba się udało. Ach, udało się bez problemu. Więc jej, kolejny sukces. I piosenka Barda. Here's to you, young dungeoneer. You stood your ground and acted very brave. But how long before you feel the fear? And how long before you're in your grave? No. Jak widzicie, mój wspaniały autoduck świetnie się teraz sprawdza. Więc no. I proszę, Brawler, Crash 1. No, to jest akurat potężna broń dla mnicha. Przeciwieństwo tylko z piromanią, ale okej. I tak. Wspaniała sytuacja, w której teraz powinniśmy dalej oszczędzać już na to, moim zdaniem, ale... Dodatkowych przedmiotów. Mogą się one przydać, więc wiecie. Może to być głupota, ale dostawię po prostu. To są tutaj dobre sprzęty. Jeśli pomału zajmować się następnymi rzeczami. I teraz tak. Pokonanie Mimika, czy pokonanie Czarnego Rycerza? Powiem szczerze, muszę chwilę pomyśleć, bo nie jest jakiś wielki problem, żeby nie było. Ale tak, nie wiem osobiście, które bym preferował. Dobra, wiecie co, najlepiej będzie to zrobić w ten sposób. Skoro i tak zaczęliśmy Czarnego Rycerza, to skończmy z Czarnym Rycerzem. Nareszcie jakiś godny oponent. 8 tur atakuje Czarny Rycerz. I jakie on ma właściwości? Mundane. Okej. Okay. Czyli... Okej, okay, z tego co rozumiem, dostaje jeden więcej magicznych obrażeń. A ze swoich mocy ma śmierć i pancerz. Fajnie byłoby to ominąć, ale niestety nie ma jak, więc zawalczmy po prostu ze szczurkiem. Lepiej byłoby dostać się do skrzyni szybko, żeby potem mieć nowe siły na walkę z nim. Ale i tak nie będzie łatwo, więc trzeba się męczyć, szykować, starać i w ogóle. Pokonajmy szczurka, nie przejmując się niczym. Okej. Po prostu. Dobra, armor 1, mundane, nie, stupidity 1, HP 1, ojejejej, wszystkie opcje są badziewne, ale... Boilerplate jest najmniej badziewny ze wszystkich tych badziewnych rzeczy. Dobra technika! A dziękuję ci, panie mości rycerzu. Oj, nie udało mi się teraz dostawić szkieletcika. Akurat nie jest wielkim, trudnym przeciwnikiem, więc... Tak, tak. 6 tur, no, nie zdążymy do obu niestety dojść. Ale przynajmniej im więcej, tym lepiej. Tam niestety zaraz będzie headblow, którego zauważyliśmy, bo... No, wiecie, kwestia tego, że właśnie widzimy takie rzeczy. Nie jest to najprzyjemniejsze, ale...
ważne, że przynajmniej cokolwiek widzimy. Tutaj dostaniemy jeszcze do tego ale stracimy Mundane. Nie. Może to być kłopota na niego. Ale tak, imponująca forma. Goblinek. W sumie... Tak? Chociażby, żeby jak najwięcej zaliczyć tutaj tych wyzwań. No i zobaczmy, dokąd to doprowadzi. Nie ukrywam, powiem wam szczerze, trochę się obawiam, że możemy nie podołać wyzwań czarnych rycerza. Okej, tu stracimy życie. I repela. Tutaj dostaniemy E, ale też inne rzeczy, więc tak. Póki co, wolę nawet wziąć to E i... Po prostu zająć się tym wszystkim, tak. Praktyka w ostatniej chwili, czy nie? Dobra. I teraz tak, dobra. Wściekłość. Zacznijmy od Frozen Yogi. W ten sposób będziemy i tak jedno rzeczy na plus. Lo, dobra, to w takim wypadku Fire Blast. Nie przejmując się niczym. I... Co by tu teraz zrobić? Dobra. Turcoat? Nie. Armor 2. Zdecydowanie. Tu Hail Mail. No, widzicie to? Mamy już teraz naprawdę porządne wyposażenie, więc... Mamy 3 tury. Akurat na styk, żeby tam spróbować podejść i zawalczyć. Może zobaczymy jeszcze swoją drogą, swoją szansę przeciwko Mimikowi. I tak, jeśli chodzi o samą sobie walkę, którą teraz będziemy podejmować... Mówiąc szczerze, chcę zaryzykować i właśnie nadal nie bać przedmiotu. Mówię, to jest dla mnie kwintesencja całego mnicha, więc... Karanie przedmiotów do łap... No jest trochę głupia. Chociaż z drugiej strony nie ukrywam, może takie wzięcie przedmiotów na ręce mogłoby nas uratować przed śmiercią. Dał nam karty, które mogą nam pomóc wygrać, ale... czyli nie zdążyłem. Nie dojdę do niego, on pierwszy zaatakuje. Ale dobra. Wiecie, mimo wszystko wydaje mi się, że... Nawet jeśli nie będziemy mieć jakichś dodatkowych rzeczy, to te nawet podstawowe karty, które mamy, które tutaj biją obrażenia, no, zawsze biją plus jeden, co powoduje, że nawet taki zwykły skup bije 2. Pomyślcie sobie w ten sposób. Okej, bije 2. Ale takie coś, co bije 2, bije 3. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu to jest po części błędne koło, które napędza mnicha i powoduje, że bez przedmiotów też jest potężny. To jest tylko ostatnia chwila. Nie, nie, nie. Skip. Zaliczyliśmy wszystko. Okej, oto nadchodzę. Dzielny... O, challengerze, czyli oponencie. Dobra. Anternis co prawda zmarnowałem, no, ale 3 obrażenia. Pari. Repel. Dobra, dobra. Lock all. I jeszcze kartka. Okej, pain. Biegałki. I cóż... Fire Blast. Zwycięstwo. To było proste. To tylko zadrapanie. Nawiązanie do Monty Pythona. I achievement hand to hand. Za pokonanie 4 poziomego przeciwnika. Mnichem bez broni. Another happy tale in our short story. If not a little bit violent. And not for the queasy. I wybacz, że tak gadałem, kiedy on śpiewany. To już z przyzwyczajenia. Tak, pokój trofeów. Kolejna piękna rzecz. Oj, to jest takie. Jest z czego być dumnym. Mówiąc szczerze. Teraz mniej tego zostało. Lada moment będziemy musieli... A boję się szczerze tego. Mówiąc szczerze, po prostu boję się. Wydaje mi się, że to może być naprawdę ciężkie i niebezpieczne. I cóż, odcinek jest póki co krótki, więc... Idziemy znowu z mnichem, bo ja mu dzisiaj chciałbym odcinek poświęcić. Walczyć z Mimikiem. Czy to ty okradłeś moich pradziadków? Zgiń, zły poszukiwaczu przygód. No. Oryginalna, jedyna misja pościgowa, którą kojarzę. A co tu mamy? Jeśli chodzi o to, dlatego jest oryginalna jedna, którą kojarzę, bo szczerze nie pamiętam, żeby były inne pościgi. No i tak, tutaj właśnie musimy uciekać przed królową Mimików, przygotować się. Może będziemy spowolniać oczywiście najbardziej jak się da.
pewno. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I tak, w następnej walce będzie Bern, więc musimy być ostrożni i zobaczyć znowu się czymś słabym. Żeby, wiecie, na pewno nie paść. Natomiast poza tym, że będzie ten Bern, to wydaje mi się, że będzie łatwo. Ponownie Pigeon, dalej coś takiego, a tutaj Mundane, ale Repel, dwa życie. Wezmę to, na wszelki wielki, jako że mamy podpalenie. O ile teraz nie doprowadzimy do swojej zguby. Podpalenie, tak de facto ambio. Okej, okay, możliwe, że teraz podpalenie mi po prostu dobije. Nie, dobra, na szczęście tylko pojedynczo. Okej. Okay. Ja już się bałem, że to będzie podwójnie mnie raniło, ale na szczęście nie, więc... Ten największy błąd, który mogłem popełnić, się nie wydarzył. Dobra, czy się uda? Tak. Wykorzystałem słabość tego wszystkiego. Po niemu, Armor 2. Nie wiem, podkreślam, jak działa Mimik, bo niestety nie pamiętam. A nazwy typu to, co tu jest, niestety mi nie działa. Znaczy mi nie działa, tak nie podpowiada mi to nic. Poza tym, że duże obrażenia w jedną rundę będą mnie jeszcze bardziej ranić. Taką bazyliczkę tutaj też postawię. Nie mogę skarbu. Prawda, trzeba będzie wcześniej czy później, ale na razie nie. Nie mogę sobie pozwolić, rozumiecie? Musimy postawić tam coś, żeby ona powoli biegła. Darkness, niedobrze. Niedobrze. Dostaję dwa obrażenia, ale zadaję trzy. Nie wiem, co zrobić. A i dwie gałki. Dwie gałki, moje ulubione po prostu umiejętności mnicha. I Reblast, dziękuję bardzo, zwyciężyliśmy. Oczywiście jestem bardzo, można powiedzieć, zadowolony z tego, co się udaje. I teraz tak, Armor Growth, tracimy życie, tutaj dostajemy 150, dostajemy, tracimy inne życie. Dwa życia mniej, ale z drugiej strony Rekindle, więc co? Dajcie mi z drogi. I teraz tak, czy coś potrzebujemy? Szkoda, że nie za bardzo, ale i tak to zrobimy tak, tak. I żeby mieć trochę więcej czasu na to wszystko i dojść tamto, oczywiście tak. I tak, gałka. Coś innego, bo nie jestem pewny, ale mówię, gałka jest też prawidłowym tłumaczeniem, więc ja będę się trzymał gałki. Kolejne miliony obrażeń. I cóż, no, ta piękna sytuacja. Nie mamy dosłownie czego użyć. Więc cóż, no, więc gałka. Tutaj Arcane, więc nie. Tutaj Armor i... W sumie stracimy Rekindle, znowu życie zyskamy bez Mundane'a, więc biorę. Ja mam takie same swoje drogie wyposażenie jak ostatnio. Nie ma sensu jeszcze bardziej męczyć, chociaż mogą pójść na tamto oczywiście. Tak, bym miał Predictable. To było głupie. Nie pomyślałem o tym, ale dobra, i tak bym nie mógł się tam dostać. Dobra, miałbym, ale no, trudno, już przepadło. Więc walczymy z królową mimików w takiej formie. Ja trzy obrażenia lub więcej w jednej rundzie powoduje utrzymanie dodatkowych. Okej. Okay. Więc, dobra. Musimy wykorzystać co przeciwko niej. Insight, tylko dodam kartę. Najcenniejsze, co może być. Body Slam, o... Na razie się dobrze bronimy. Szkoda tylko, że nic więcej. I tak. Dwie gałki, potęga mnicha, która powoduje, że ten efekt się aktywuje. No i headbutt. Dziękuję bardzo, pokonane. Ach, i tam było coś, mam nadzieję, że coś tam wściekłe, a teraz cicho, bo śpiewa. Here's to you, young dungeoneer. You stood your ground and acted very brave. But how long before you feel the fear? And how long before you're in your... Grave. dobra. Widzę, wydaje mi się, że on się powtarza. Ale mniejsza z tym. Musimy już oszczędzać coraz bardziej. Kolejne skarb. Piękne. Wow. Zdanie. Już naprawdę ostatnie rzeczy zostały. Tutaj wielki i zły licz. Oraz te lody.
Mógłbym się tym zająć ponownie, ale... Mimo tego, że odcinek trwa dopiero 20 minut, powiem wam szczerze, pomału się dopiero wkręcam z powrotem w nagrywanie, co możliwe, że widzieliście w ostatnim Archvale, jeśli oglądaliście. Więc tak, żeby te sukcesy mi nie uderzyły do głowy i żeby nadal to było okej, super, powiedziałbym, że na tym skończę wyjątkowo. Mam nadzieję, że przebaczycie, że ponownie krótszy odcinek. Ale tak, tak chyba będzie lepiej dla wszystkich. Więc cóż, na tym zakończę i spokojnie, następne odcinki postaram się, żeby już był w normalnym czasie. A póki co, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało. I że tak samo jak ja cieszycie się z tych sukcesów, więc to by było na tyle, no i trzymajcie się i hej hej!